Dzień dobry i dobry wieczór. Wycinanki prasowe i tym razem nie będę narzekał. No, trochę tylko. Hosanna, coś się zmieniło w tygodnikach i jest co czytać, powiem więcej, należy czytać. Nie wiem, co się stało, może kolejny cud nad Wisłą w stulecie, ale coś zdecydowanie poprawiło się w tygodnikach, na które w poprzednich odcinkach bardziej narzekałem niż cokolwiek chwaliłem. A może po prostu dziennikarze powracali już z urlopów i składy redakcji, choć nadal biedne, wąskie, za małe jak na robienie merytorycznie dobrej prasy, jednak się trochę powiększyły, powróciły do takiego stanu w miarę jeszcze przyzwoitego i coś się dzieje. Nie widać tego po okładkach niestety, bo Newsweek na przykład decyduje się na Jerzego Urbana. Nie twierdzę, że to nie jest temat na tekst, to jest bardzo ciekawa postać, mocno kontrowersyjna, ale dlaczego mu oferować okładkę w momencie, kiedy w Polsce działy się i dzieją ciągle rzeczy bardzo ciekawe i bulwersujące, a jeszcze bardziej na Białorusi, albo Przegląd, który z kolei decyduje się na taką historyczną okładkę z operacji Most. To było, przypomnę, sam początek 90. lat, kiedy Polska po decyzji Tadeusza Mazowieckiego pomogła w przerzucie dziesiątków tysięcy rosyjskich Żydów do Izraela, co było bardzo trudnym i bardzo ryzykownym zadaniem, ale też niesłychanie humanitarnym, niewątpliwie. Jedynie polityka zauważyła, że coś się dzieje za naszą wschodnią granicą. Na okładce oczywiście, na okładce. No, okładka jest jednak ważną rzeczą. To jest taki sygnał, co jest najbardziej aktualnego. Skąd ten pogląd Przeglądu i skąd ten news Newsweeka z Urbanem, nie do końca rozumiem, tym bardziej, że zdjęcia były, tak? Były drastyczne, bardzo ciekawe, świetne reporterskie zdjęcia i z Białorusi, z Mińska, z innych miast na Białorusi i również z ulic Warszawy, z krakowskiego przedmieścia, ze słynnej zadymy, jeśli tak można powiedzieć ironicznie, w sprawie LGBT+. Na szczęście w środku jest zdecydowanie lepiej. Krytykuję Przegląd za tę okładkę, ale to ciekawy materiał, wart przeczytania i przypomnienia. Starsi pewnie pamiętają, ale przecież są już całe pokolenia czytelników, którzy albo wtedy byli małymi dziećmi, albo wręcz jeszcze ich w ogóle nie było na świecie. I więc ten tekst jest cenny. On jest oczywiście w kontekście poniekąd aktualnym. Chodzi o to, że wtedy ta operacja Most stanowiła zarazem pretekst do tworzenia polskich, że tak powiem, różnych sił specjalnych, przede wszystkim Gromu. Myśmy do tamtego momentu, do 90 roku, w ogóle nic takiego nie mieli. I otóż ci wszyscy funkcjonariusze, policjanci, kontrwywiad i wywiad, wtedy zaczął się tego uczyć z dobrym bardzo skutkiem. Potem przyszła operacja Samum jeszcze. I ci wszyscy ludzie zostali ukarani drastycznym ograniczeniem emerytur, mimo że nawet jeżeli mieli jakieś grzechy na sumieniu z okresu PRL-u, to naprawdę III Rzeczpospolitej bardzo się przysłużyli. Daleko nie szukając, przełożyło się to na bardzo szybki wzrost zaufania zachodnich służb specjalnych do Polski jako nowego demokratycznego kraju. Rzecz nie do przecenienia i nie do wyliczenia w pieniądzach, choć operacja Samum przełożyła się też, przypomnę, na umorzenie wielu miliardów dolarów długów, które mieliśmy. Więc to już była rzecz bardzo namacalna i bardzo konkretna. Natomiast no, tak czy inaczej okładki bym z tego nie robił. Niemniej Przegląd bardzo, bardzo dobrze zajmuje się właśnie wydarzeniami z 7 lipca, tymi pod pomnikiem Kopernika. Ale na przykład mógłby dać choćby takie zdjęcie na okładkę. Ale to jest jedno tylko z niewielu drastycznych zdjęć, jakie tam zanotowano. I robi to w dodatku dwoma naprawdę bardzo ciekawymi materiałami. Jednym Klementyny Suchanow, więc no poniekąd pionierki takich działań, powiedziałbym, nietypowych w polskiej przestrzeni publicznej w ciągu ostatnich 5 lat.
a przy okazji znakomitej historyczki literatury. No dość, żeby Państwa zachęcić do tego tekstu Suchanow pod tytułem Wychowanie przez przemoc. Suchanow była tam na miejscu, czym się niestety różni od bardzo wielu dziennikarzy, którzy namiętnie i nagminnie opisują różne wydarzenia, których na własne oczy nie widzieli, oglądali tylko jakieś migawki na przykład w telewizji czy w mediach społecznościowych. Suchanow pisze między innymi: Policja pod kościołem Świętego Krzyża, oddalona od miejsca łapanki o jakieś 100 metrów, naradzała się w sposób nawet nieutajony, bo i ja, i kamerzysta Michał Szymanderski, pastryk, byliśmy w stanie zbliżyć się na tyle, by ich słyszeć. Co tam się działo, podczas gdy młodzież LGBT i heterosojusznicy blokowali samochód z aresztowaną pod pomnikiem Kopernika? Kilkunastu napakowanych panów w cywilnych ubraniach, w obcisłych koszulkach i umundurowani policjanci z prewencji omawiali plan pacyfikacji. Na filmie Szymanderskiego pastryka słychać wyraźnie, słowem kluczowym jest siłowo, dokładnie bardzo siłowo. Zgromadzenie miało być rozgonione w sposób siłowy. Chwilę potem ruszyli do akcji. Ton temu siłowemu rozwiązaniu nadawali cywilni. Kim byli? Do tej pory media nie podjęły tego tematu. Nie wyjaśniono tego podczas przesłuchania w Senacie. To ci panowie biegli jako pierwsi w tłum, choć nie widać tego dobrze na filmach. Ludzie nie byli przygotowani na akcję. Kamery zwrócone były jeszcze w inną stronę. To nauczka dla wszystkich, którzy budują swoje teorie na urywkach scen. Na zdjęciach widzimy sekundy, na filmach tylko fragmenty. Zależy, gdzie filmujący skieruje kamerę. Będąc na miejscu samemu, jako uczestnik czy reporter, widzi się znacznie więcej i wie się więcej. A więc to ci napakowani wbiegli w tłum piersi. Wiem, bo tam byłam i widziałam to. Więc to jest w ogóle nauczka, choć nie wiem, czy będzie wykorzystana. Sądzę, że nie, bo to nie pierwszy raz. Ja akurat miałem okazję być na bardzo wielu kontrmanifestacjach w czasie obchodów, obłąkanych obchodów smoleńskich. Widziałem bardzo dużo rzeczy na własne oczy, choć oczywiście też nie wszystkie, bo nie sposób być w kilku miejscach naraz. I moje relacje na Facebooku drastycznie różniły się od tego, co potem czytałem w demokratycznych mediach, które brały informacje, nie wiem, z Polskiej Agencji Prasowej albo z TVP. Czasami po prostu szlak nie trafiał, kiedy to czytałem, bo to było wszystko przekłamane. Oczywiście niecelowo, po prostu tak, że dziennikarz czy dziennikarze, którzy to opisywali, nie byli na miejscu. No nie byli na miejscu, po prostu. I z jakichś nie zawsze wiarygodnych relacji potem coś tam próbowali sklecić. Niewiele zresztą. Od tego się zaczęły takie właśnie niestety niedobre praktyki polskich mediów relacjonujące coś, czego te media nie widziały. O tym samym wydarzeniu również bardzo dobrą analizę ma Polityka pod tytułem Zbrojne ramię władzy autorstwa Wiolety Krasnowskiej i Piotra Pytlakowskiego, gdzie też jest wiele niesłychanie ciekawych szczegółów. Autorzy przypominają, najpierw policjanci udali się na ulicę Solec. Tam Margot dobrowolnie chciała oddać się w ich ręce, jednak policjanci odmówili zatrzymania. Potem wydawano komunikat, że siły policyjne były zbyt skromne i obawiano się zamieszek. Ale na krakowskim przedmieściu, gdzie zgromadziło się znacznie więcej osób manifestujących, solidarność z Margot i emocje wzrosły, obawy policjantów przestały być ważne. Czy też taka krótka relacja posłanki Magdaleny Filix, która tam była i starała się pomagać no, ludziom po prostu bitym. Przeraziło mnie, pisze Filix, że widziałam u tych tajniaków krótką broń. To ci sami tajniacy z tekstu Klementyny Suchanow. Trzymałam przed sobą legitymację poselską, ale jeden z nich, nie zważając na to, uderzył mnie pięścią w klatkę piersiową i natychmiast się schował. Zofia Marcinek z kolei, tłumaczka i aktywistka opozycji ulicznej, trzymała tęczową flagę. Jeden z agresywnych cywili wyrwał jej chorągiew, a kiedy ruszyła za nim, policjant w mundurze podciął jej nogi. Kiedy upadała, drugi funkcjonariusz uderzył ją łokciem w twarz. To też z relacji Magdaleny Filix, która obserwowała to z bliska. Zofia Marcinek uderzyła głową o chodnik. Przez kilkadziesiąt sekund leżała oszołomiona, a kiedy próbowała wstać, jakiś policjant załapał ją przed ramieniem za szyję, uścisnął na krtań i kobieta poczuła, że zaraz straci świadomość.
ale policjant zwolnił ucisk i rzucił ją brzuchem na chodnik. Drugi docisnął ją kolanem do ziemi i sprawnie założył kajdanki. Została zakuta od tyłu. W radiowozie siedziała obok niej policjantka. Powitała zatrzymaną słowami: jebana pedała. To szczególnie dedykuję tym wszystkim estetom, którzy mówią: ach, jak to nieładnie się ci demonstranci zachowali, należy być grzecznym, nie wiem, pisać petycję do władz, władza to na pewno rozpatrzy. To jeszcze jeden kamyczek do ogródka tych nowych symetrystów, ale też w obu tekstach i Klementyny Suchanow, i Krasnowskiej, i Pytlakowskiego jest zdecydowanie więcej bardzo ciekawych i no, budzących bardzo smutne podejrzenia informacji. Bardzo te oba teksty polecam. Przy czym w przeglądzie jest jeszcze też drugi tekst Anny Brzeskiej, Kto się nadaje dla bohatera, dla części lewej strony. Niepokorna Margot jest zbyt kontrowersyjna, by uznać ją za ikonę ruchu. Natomiast i ten tekst też jest warty przeczytania, bo to jest ciąg dalszy pewnej dyskusji, do której zresztą, a jakże, odnosi się Tomasz List we wstępniaku, no właśnie tłumacząc: walka o realizację praw człowieka toczy się w konkretnym kraju. Jej kontekstem są poglądy i wrażliwość konkretnych ludzi. Dziś wygląda to tak, że w sprawie LGBT władza wydaje się mieć poparcie większości. Nie wiem, skąd mu się to wydaje, od razu dodam. Nie powołał się na żadne badania. Zdaje się, że niedawno Rzeczpospolita publikowała właśnie badania, z których wynikało coś przeciwnego. Więc to jest ciekawe założenie Tomasza Lisa. I Lis dalej. Więc dziś wygląda, powtórzę, na to, to tak, że w sprawie LGBT władza wydaje się mieć poparcie większości. Podobnie jak władza komunistyczna miała całkiem spore poparcie, gdy w 1968 roku organizowała nagonkę na Żydów. Ale skoro poglądy i wrażliwość milionów są istotne, to trzeba je zrozumieć i uszanować, a nie z buta dyskwalifikować. Muszę powiedzieć, że jest to jedno z bardziej wstrząsających zdań, jakie ostatnio przeczytałem, bo z tego wynika, że również w 1968 roku Mieczysław Moczar i Władysław Gomułka po prostu szanowali, rozumieli i szanowali poglądy polskich antysemitów. Prosta sprawa. I tak samo trzeba uszanować poglądy polskich homofobów. No muszę powiedzieć, że jednak ja się w bardzo wielu sprawach z Tomaszem Lisem nie zgadzam, ale wydawało mi się, że jest to spór w jakiejś przestrzeni cywilizowanej. Odnoszę wrażenie, że tu redaktor Lis przekroczył jakąś granicę, przy której można jeszcze mówić o jakiejś racjonalnej wymianie poglądów. A że można jednak dyskutować, to z kolei udowadnia polityka, która zamieszcza wywiad z osobnikiem, który nie budzi mojej sympatii, nie budzi pewnie sympatii też, podejrzewam, że w większości państwa, z niejakim Tomaszem Terlikowskim, który to jednak Tomasz Terlikowski, muszę powiedzieć, wypowiada się w sposób moim zdaniem bardziej cywilizowany niż Tomasz Lis. Polecam tę rozmowę, łącznie z tym, że potrafi się przyznać do błędów i za nie przeprasza. To bardzo cenna rzecz, więc myślę, że warto by było to skonfrontować i jednak spojrzeć troszkę szerzej i głębiej niż tylko przez właśnie jakieś wycinki scen, które być może Tomasz Lis zobaczył gdzieś w internecie i na tej podstawie wydaje takie opinie, porównując czy też wzywając do szanowania homofobów na wzór tego, że powinniśmy również szanować antysemitów. Jest również, natomiast uczciwie też powiem, w Newsweeku z kolei rozmowa Renaty Kim z Sylwią Hutnik, wyautowaną nie tak dawno, gdzie między innymi Renata Kim pyta: a nie sądzisz, że takie radykalne akcje nie służą sprawie LGBT? No, czyli jakby powtarza, tu jako w funkcji adwokata diabła, nie mam o to pretensji,
dziennikarka Newsweeka, na co Sylwia Hutnik odpowiada: jak ja uwielbiam to pytanie. Często je słyszę od tych wszystkich wujków, dobra rada. Są liberalni, tolerancyjni, ale bardzo nie lubią, ale bardzo lubią nieproszeni pouczać, w jaki sposób grupy dyskryminowane powinny domagać się swoich praw. Albo pytają, nie można jakoś inaczej walczyć o swoje prawa? I jeszcze, a gdzie prawo? Gdzie sprawiedliwość? Bardzo też cenny ten wywiad z Sylwią Hutnik, jednoznaczny i nie pozostawiający wątpliwości co do dobrych rad wujków, dobra rada, jak Tomasz Lis. Co jeszcze jest ciekawego? Wszędzie są dość ciekawe relacje z Białorusi. Chyba gdybym miał polecać, to najciekawsze wydaje mi się Sławomira Sierakowskiego w Polityce. Z taką oto gorzką refleksją Sierakowskiego. Białoruś cierpi, bo raz źle wybrała i przez prawie 3 dekady musiała z tym wyborem żyć, a niektórzy umierać albo latami siedzieć w więzieniach. Karę śmierci wykonuje się tu strzałem w tył głowy. Zwłoki skazanych w sprawach politycznych chowa się w ukryciu. Na Białorusi KGB dalej nazywa się KGB. To Białoruś jest prawdziwym spadkobiercą ZSRR, a Rosja ewentualnie w drugiej kolejności. W 1991 roku, gdy w referendum zapytano Białorusinów, czy chcą niepodległości, czy wolą pozostać w Związku Radzieckim, 83% odpowiedziało, że niepodległości nie chce, a po rozpadzie ZSRR dostali ją wbrew własnej woli. Więc polecam wszystkie te relacje. Pewnie nie tak wiele możemy poza trzymaniem kciuków, żeby Białorusinom się udało, ale też możemy im materialnie pomagać. Są takie zbiórki. Myślę, że warto, jeżeli ktoś tylko może się w nie włączyć. Jakie jeszcze inne rzeczy ciekawe? Ciekawa analiza. Ja na ogół takich rzeczy specjalnie nie polecam, ale to jest naprawdę godne przeczytania. Rafała Kalukina o tym, jaki powinien być ten ruch Trzaskowskiego obywatelski, który on planuje organizować. Na razie o nim ciągle cicho, a warto o tym chyba dyskutować. I Kalukin dość ciekawie opisuje. Inna sprawa, że obawiam się, że troszkę ma nadmiernie wysoką ocenę jakości polskiej opozycji, a szczególnie PO-KO, no, które zdaje się ma być trzonem tego ruchu. Mówię o tym oczywiście w kontekście całej afery podwyżkowej w Sejmie, ale Kalukin prawdopodobnie, kiedy ten tekst pisał, jeszcze tej afery nie znał. Jakie jeszcze inne ciekawe rzeczy? Z rzeczy takich pozostawiających niedosyt. Dość bulwersujący informacyjnie tekst w przeglądzie Marka Czarkowskiego o tym, jak to unijne dotacje ujawniły nędzę polskiej nauki. Mowa jest o tym, że z pieniędzy unijnych wpompowano jakieś potworne pieniądze w taki, powiedziałbym, materialny aspekt polskiej nauki. Wrocławskie Centrum Badań EIT Plus uzyskało dotację na kwotę blisko 1 mld zł, by potem niemal zbankrutować. Warszawski Uniwersytet Medyczny zbudował Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii za 392 miliony, Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii Politechniki Warszawskiej 384 miliony i tak dalej, i tak dalej. I co? I nic. Natomiast to, czego mi brakuje, to jednak jakiejś głębszej analizy, co się dzieje. Dlaczego właśnie tak relatywnie jak na Polskę duże pieniądze zostały właśnie przeznaczone na taką bazę naukowo-technologiczną i nic z tego nie wynika. No brakuje mi tutaj głosu jednak ludzi nauki i tych za, i tych przeciw. No tak się robi dobre dziennikarstwo, a tu mam tylko sam początek, powiedziałbym, dobrego dziennikarstwa. Podobnie zresztą jak tekst o aferze, którą opisywały portale w brytyjskiej gimnastyce sportowej, gdzie jakieś straszliwe rzeczy przez całe lata wyczyniali trenerzy, właściwie katując dzieci, głównie dziewczynki ćwiczące. To się wszystko zaczęło jeszcze od Nadii Comaneci słynnej. I znowu mam taki tekst, którym zresztą była zawodniczka bardzo sprawnie opisuje całą tę aferę. Natomiast jak to na przykład wygląda w Polsce? Czy ktoś będzie ponosił odpowiedzialność? Znowu zabrakło mi tutaj dobrej roboty redakcyjnej, żeby materiał dopełnić
Jeżeli nie ten, to dodać jeszcze jakiś inny, ale to bardzo częsty jest problem w polskich mediach, że coś jest, dobrze się zaczyna, tylko że się nie kończy. Cóż jeszcze? Jedną rzecz jeszcze zachowuję na koniec, zaraz do tego przejdę, ale na pewno jeszcze to jeden z najciekawszych materiałów numeru, przejmujący, piękny wywiad z profesorem Jackiem Leociakiem, badaczem Holokaustu i szczególnie jego, że tak powiem, warszawskiego rozdziału. No cóż, to jest długi wywiad przeprowadzony przez Jacka Tomczuka i właściwie grzechem jest go streszczać, czy nawet coś cytować, ale może jedna gorzka uwaga, biorąca pod uwagę całą teraz machinę propagandową, prawda, jak to masowo ratowaliśmy Żydów. Profesor Leociak mówi, wygląda na to, że Holokaust wydarzył się po to, aby Polacy mogli ratować Żydów. Ale cały wywiad godny zdecydowanie nie tylko przeczytania, powiedziałbym, ale refleksji i podzielenia się z innymi. To jedna z absolutnych pereł tego tygodnia w tygodnikach. I również w Newsweeku bardzo ciekawy tekst, rozmowa z doktorem Pawłem Zmorą z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, przeprowadzona przez Dorotę Romanowską. No, epidemia w natarciu, wyjaśniająca bardzo wiele nieporozumień, bo nawet ci ludzie, na szczęście wśród moich przynajmniej znajomych, ciągle stanowiący większość, acz nie taką miażdżącą, która nie lekceważy COVID-19, też się często gubią i mimo wszystko w prasie brakuje mi ciągle takiej łopatologicznej, dostarczania łopatologicznej wiedzy, a także niewiedzy. Dlatego, że problem z COVID-em jest taki, że nauka bardzo jeszcze wielu rzeczy nie wie, nie rozumie w tym i to sobie trzeba jasno powiedzieć. Na tym polega metoda naukowa, w przeciwieństwie do metod różnych szarlatanów, że jasno się mówi, to już wiemy, tego nie wiemy, to musimy dalej badać, tu wyniki są niejednoznaczne, a my mamy taką skłonność, że najchętniej przyjmujemy tłumaczenie od kogoś, kto nam wszystko od A do Z jasno wyjaśnia. Takie rzeczy, szczególnie w sprawach naukowych, potrafią tylko szarlatani i oszuści. Przestrzegam przed nimi, coraz więcej osób, nawet wydawałoby się myślących, mądrych i inteligentnych, temu ulega. Zdecydowanie ważna rozmowa, ale również polityka nie zaniedbała tego tematu i w swoim świetnym dziale naukowym z kolei ma bardzo ważny materiał Pawła Waleckiego, Wirus da nam lekcję, czyli o powrocie dzieci do szkół 1 września. I to jest troszkę taka lista odpowiedzi na różne pytania. Ile dzieci rozsiewa chorobę? Czy najmłodsi chorują lżej? Jak chronić szkołę przed COVID? I znowu, nie ma tutaj, proszę Państwa, czarno-białych odpowiedzi. Jest cały szereg znaków zapytania i tylko tak uczciwie pewne rzeczy można powiedzieć, co nie zmienia faktu, że Waleski różne mity rozsiewa, na przykład to, że dzieci zawsze chorują dużo lżej. Otóż nie. Niektóre chorują znacznie ciężej. Czy właśnie dzieci rozsiewają chorobę i tak dalej, i tak dalej. Dodam dla zaciekawienia fakt, że prawdopodobnie mimo wszystko dzieci stanowią mniejsze ryzyko, nie oznacza braku ryzyka, pisze Waleski. Przekonano się o tym w Izraelu, gdzie po otwarciu, po dwumiesięcznej przerwie placówek oświatowych, już 10 dni później doszło w dwóch szkołach do wybuchu epidemii. Od dwóch uczniów zakaziło się 260 osób, ich najbliżsi koledzy, nauczyciele i krewni. Także sprawa jest skomplikowana, a na puentę oczywiście nawet amerykański system, mimo generalnej klęski Ameryki w walce z COVID i właściwie kompromitacji tego supermocarstwa. Otóż amerykański system oświaty otrzymał od rządu na powtórne uruchomienie szkół 15 miliardów dolarów. Polski system? Ani złotówki. Ja nie mówię o 15 miliardach dolarów, jasne, że nie jesteśmy w skali amerykańskiej, ale fakt, że po prostu u nas mają sobie radzić sami dyrektorzy szkół. I również w tym samym dziale, który nieodmiennie chwalę, bo to jeden z najlepszych działów naukowych w polskich mediach, czyli dział popularno-naukowy w polityce, również znakomity tekst Dariusza Aksamita o tym, jak powstają różne
spekulacyjne, fałszywe teorie, które na początku przynajmniej mienią się naukowymi. Jest tutaj, czyli jak sami niestety nieuczciwi naukowcy czasem wyrządzają potworną krzywdę i nauce, i opinii publicznej, wpuszczając poprzez łamy nieraz całkiem szacownych pism naukowych jakieś pseudonaukowe brednie, złe badania albo badania, nie wiadomo, czasem z niewiedzy, a czasem z, być może z rozmysłu, celowo na przykład źle opracowane czy źle zinterpretowane. To też bardzo ważne dla tych, którzy walczą z licznymi oszustwami na temat szczepionek, leczenia, COVID-u. Bardzo ważny materiał. Ale na koniec jest jeszcze jedna ważna rzecz w polityce. Otóż jest to rozmowa Jacka Żakowskiego z profesorem Michałem Krzyżanowskim, medioznawcą, o odwiecznym, jak głosi Lit, napięciu między światem mediów i światem polityki. Oczywiście, że w kontekście zapowiadanego przez Prawo i Sprawiedliwość procesu repolonizacji czy też decentralizacji mediów. Problem polega na tym, bardzo ciekawa rozmowa, zbyt skomplikowana, żebym ją tutaj streszczał, bo tu znowu, jak zwykle w życiu, prawda nigdy nie jest taka prosta, jest skomplikowana, nie jest czarno-biała. Natomiast, co charakterystyczne, jesteśmy od jakiegoś czasu straszeni, że właśnie PiS zrobi krzywdę naszym mediom. I wszyscy strasznie nad tym ubolewają. Ja do tej pory prawie nie przeczytałem żadnej analizy dotyczącej na przykład tego, co miałaby oznaczać decentralizacja, a co miałaby oznaczać repolonizacja. Od razu powiem, formalnie rzecz biorąc, repolonizacja jest po prostu niemożliwa. Znaczy, nie ma takiego mechanizmu, tak długo jak jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, żeby na przykład jakieś tytuły prasowe, internetowe czy media telewizyjne po prostu zabrać właścicielom, bo nie są Polakami, bo nie są polskimi obywatelami. Unia Europejska stanowi jednolitą przestrzeń, że tak powiem, handlowo-kapitalistyczną i tutaj kapitał w sensie formalno-prawnym nie ma narodowości. Czyli wiadomo, że ta droga jest niemożliwa. Oczywiście jest możliwe jakieś wymuszanie. To trochę Urban tak robił, tak? Doprowadzanie do takiej sytuacji, że właściciel medium stwierdza, że jemu to się nie opłaca. I wtedy występuje jakiś usłużny pośrednik, który mówi, to ja tutaj mam Orlen, bardzo chętnie kupi pana telewizję na przykład. To owszem jest możliwe, ale to też wymaga analizy. Decentralizacja jest już możliwa. Dowcip polega na tym, to jest jedna z wielu dziedzin, które w Polsce zostały totalnie zaniedbane. Faktem jest, że problemem polskiego kapitalizmu po 1989 roku był brak własnego kapitału. W związku z tym, tworząc nowe, nowoczesne media, wchodził tutaj kapitał zagraniczny, mający know-how, właśnie mający pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Ale też w związku z tym nie stworzono nigdy czegoś, co w wielu krajach zachodniej Europy, które no jednak postrzegamy jako wzór, było normą, to znaczy jednak jakąś obronę interesów własnego państwa i takie i również niedopuszczanie do tego, żeby do gromadzenia zbyt wielkiej władzy medialnej w rękach jednego podmiotu. Takie przepisy mają Francuzi, takie przepisy mają Niemcy. Jeżeli jakaś stacja na przykład telewizyjna ma za duże zasięgi, które o ile pamiętam, to już jest na poziomie 25%, więc nie tak, że do wszystkich dociera, to na przykład musi część swojego czasu antenowego i to w dobrym czasie oddawać na przykład innym podmiotom. I to jest narzucone ustawowo, czyli takie rozwiązania są możliwe. PiS prawdopodobnie będzie sięgał właśnie po te rozwiązania francuskie i niemieckie. Problem polega na tym, że same media nie przygotowują nas do scenariusza, co może się zdarzyć, co jest możliwe, a co jest niemożliwe, czy też co jest bardziej, a co jest mniej prawdopodobne. I o to mam do mediów pretensje. Z jednej strony same płaczą, zaraz nas zabiją albo zaraz nas wyrzucą. Z drugiej strony same nie podejmują poważnej dyskusji w tej kwestii. To jest pierworodny grzech polskich mediów od wielu lat. Ja niestety przez wiele lat, pracując w różnych miejscach, kiedy proponowałem albo trafiały się jakieś propozycje tematów związanych z konstrukcją świata medialnego w Polsce,
natrafiałem na takie odpowiedzi, że czytelników to nie interesuje. Nie piszmy o tym, to są nasze wewnętrzne sprawy. Ale żeby było śmieszniej, te nasze wewnętrzne sprawy nie były również omawiane i dyskutowane w środowisku. Jakoś to będzie. To był taki klasyczny tupolewizm istniejący w mediach przez całe lata. I teraz oto przychodzi godzina próby i media są intelektualnie, merytorycznie nieprzygotowane do tej próby i nie dają nawet swoim czytelnikom jakiegoś spójnego zestawu informacji. O to apeluję. Otrząśnijcie się, koledzy, spróbujcie coś o tym napisać. Jest ciągle jeszcze paru wybitnych fachowców w Polsce, którzy bardzo dobrze znają tę tematykę w zachodniej Europie i potrafiliby wam pasjonujące rzeczy na ten temat opowiedzieć. Jeżeli wy będziecie mądrzejsi, to i wasi czytelnicy będą mądrzejsi. I tym średnio optymistycznym akcentem zapraszam za tydzień.